Hej, tu Grzesiek z blogu hejdom.pl. Ostatnio zwróciliście mi uwagę, że cały czas mówię Xiaomi, więc doedukowałem się i wiem, że mówi się Xiaomi. W każdym razie to jest coś, na co długo czekałem. Głośnik od tego producenta. Dlaczego długo na niego czekałem? Bo jego design widziałem wcześniej. Wcześniej miał swojego asystenta Xiaomi, który no, po prostu rozumiał tylko po chińsku. A teraz wprowadzili OK Google. No właśnie. Wszystko działa fajnie. I reaguje w całym moim mieszkaniu. No dobra, ja sobie go rozpakowuję. Mega się z niego cieszę. Jestem ciekaw, jak sobie będzie radził. Czy będzie to w pełni asystent, czy będę mógł dodać do głośników wszystkich grup, czy to będzie wszystko działało tak, jak powinno działać. Bo jak wiecie, niestety, ale producenci bardzo często coś wdrażają, a nie do końca. Ja go kupiłem za trochę poniżej, gdzieś około 200 zł, z Chin można go za tyle kupić. Więc ja uważam, że to jest bardzo dobra cena za tego typu głośnik. Tak to wygląda. Nie jest on jakiś mega ciężki. Ma fajne nóżki, takie lekko gumowe. U góry widzimy dwa mikrofony. Ciszej, pause, play, wyciszenie mikrofonu i plus. To jest metalowe. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy w załadowarkę. Tylko też jestem ciekaw, czy będę musiał jakąś przejściówkę używać, czy nie. O kurczę. Ładowarka jest europejska. No dobra, ja to podłączam. O, świeci się. Powiadomienie. Jeżeli jesteśmy w tej samej sieci, to w tym momencie automatycznie głośnik się nam odnajdzie. Znaleziono urządzenie SmartMi. Powiem Wam szczerze, bardzo ładnie to wygląda. Tak, chcę skonfigurować. Mamy do wyboru języki standardowe. Ja sobie wezmę angielski, Stany Zjednoczone standardowo. Urządzenie Bedroom jest gotowe. Powiem Wam szczerze, że dźwięk z tego urządzenia jest bardzo przyjemny. Pierwsze wrażenie jest takie, przypominam, ono kosztuje około 200-250 zł. Hej Google! Przenieśmy się jeszcze raz do sypialni. Mam tutaj trzy głośniki. Jeden to jest głośnik, w sumie ekran smart, Lenovo Smart Display 7, 7-calowy z bardzo kiepskim głośnikiem. Ja uważam, że on jest gorszy albo porównywalnie jest z mini, tym pierwszej edycji. Potem mamy JBL Link 20. No i mamy teraz testowany Mi od Xiaomi. Najnowszy głośnik. Ten głośnik, który ma bardzo fajną rzecz, czyli ten pięknie podkreślony ring. Hej Google, jak widzicie, podświetla się w ten sposób bardzo ładnie. Ten głośnik jest wykonany z metalu. Ten jest takiego materiału, ma wbudowaną baterię, czyli może działać bez zasilania, ma fajne przyciski Bluetooth, który mogę wziąć sobie go i na dworze fajnie połączyć się z nim. Ja osobiście mam akurat Charge 4 i Xtreme'a. Ten głośnik, ten ekran już były testowane na moim blogu, więc możecie sobie zobaczyć dokładniejsze szczegóły. A teraz chciałem Wam pokazać mniej więcej, jaka jest różnica pomiędzy dźwiękiem z tymi głośnikami. Pamiętajcie, ten kosztuje około 250 zł, ten kosztuje około 500 zł ze względu na to, że jest wodoodporny, ma wbudowaną baterię, no jest insygnowany JBL-em. Ekran kosztuje też około 350-400 zł, no ale to jest ekran, prawda, więc to jest zupełnie coś innego. Ten głośnik przez długi czas był z asystentem chińskim, o tym wcześniej mówiłem, dlatego teraz, od kiedy wprowadzili właśnie do niego OK Google, jest to dostępne, że można to kupić, linki oczywiście pod filmikiem, to chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Moje pierwsze wrażenie, ten ma trochę za niski dźwięk, to znaczy, że ma za dużo basu. Ten jest dość dobrze skomponowany, tamten wiadomo ma tylko i wyłącznie wysokie
tony. Ja puszczę muzykę na tych trzech głośnikach jednocześnie i będę je wyłączał, żebyście zobaczyli po prostu, który w danym momencie jak działa. Osobiście uważam, że po podciągnięciu delikatnie sopranów o dwa poziomy do tego głośnika. Aha, jeszcze ważna rzecz. Jeżeli miałbym dwa takie, jestem w stanie je połączyć stereo. Czyli za 500 zł mam głośniki stereo, które sobie mogę rozłożyć tutaj w pokoju, jeden tutaj, drugi tam. Tak jak miałem Sonos One, tylko że Sonos One kosztował 1000 zł jeden, a ten głośnik kosztuje 250 zł, więc to jest zupełnie inna klasa głośników. Miejcie tego świadomość, gdy będziecie sobie dokonywali tego wyboru. Ja uważam, że w tej cenie ten jest po prostu fenomenalny, ale to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Bardzo długo na niego czekałem, jak tylko zobaczyłem, że się pojawił, od razu go zamówiłem. Dobra, to teraz ja sobie puszczę muzykę. Teraz kitchen. A teraz bedroom. Ja uważam, że jest fenomenalnie zestrojone to teraz, jeżeli mamy bedroom display i bedroom speaker, bo ze względu na to ten środkowy nie gra JBL, ze względu na to, że mamy bardzo przyjemny dźwięk, to znaczy mamy i wyższe tony i mamy te niższe tony w tym głośniczku. Jak na tą cenę? Miejcie świadomość, że ja cały czas mówię fenomenalnie jak na tą cenę, 250 zł za głośnik, więc to jest no, dla mnie ogromne i pozytywne zaskoczenie, jak ten głośnik zrobili. No i jeszcze raz mówię, no jeżeli go dotykamy, to mamy wrażenie, że on jest taki porządny, bo to jest metal, te dziurki tutaj są zrobione, jest to jakoś tak naprawdę no, fajnie zrealizowany ten głośnik. Nie mamy tutaj do czynienia z jakąś tandetą plastikową. Powiem wam szczerze, że mi się nawet podoba bardziej wykonanie tego niż JBL-a, bo ten jest taki gumowy, no ale wiadomo, ten jest gumowy po to, bo on jest też mobilny, więc też jest różnica, ale po prostu ten plastik, jak dotykamy na choćby na tym Lenovo, w porównaniu z tym widać tą inną jakość. I ten ring, ten wykonanie tego ringa, to jest tak równo podświetlone, to jest tak ładne po prostu, że mnie osobiście to zaskoczyło, jak można ładnie zrobić ten głośniczek po prostu. Hej Google. Właśnie do mnie dotarł do mnie drugi głośnik z Michałem, jak widzicie. Tu mam ten poprzedni, tutaj mam ten, który teraz mi dotarł. Sparowałem je w stereo, jak widzieliście przed chwilą na filmiku. Co znaczy sparowałem je w stereo? To znaczy, że jeżeli naciskam tu, to automatycznie reaguje tamten. Jeżeli włączam muzykę, to działają te głośniki. Jednak jeżeli chodzi o takie zarządzanie, to działają one niezależnie. Hej Google! Jak widzicie, zapala się mi tylko jeden z pary. Ale jeżeli. The mic is muted. Hej Google. Widzicie cały czas. The mic is muted. Hej Google. Ten prawy w ogóle nie reaguje na OK Google polecenie. The mic's back on. The mic's back on. Czy działają one w 100% w swoim stereo. Tą ramkę tylko teraz wykorzystuję do tego, aby pokazać wam po prostu, co w danym momencie leci. I tutaj mam właśnie wybrane, że na bedroom stereo ta muzyka sobie gra. Więc tak naprawdę pokażę wam po prostu, jak to fajnie działa. Nie będziecie mnie teraz przez chwilę na pewno słyszeć. Powiem wam, że jak cały czas tego słucham, to mam wrażenie, że ten głośnik gra, tylko gra tak szeroko, tak ładnie. A tak naprawdę mamy do czynienia z tymi głośnikami.
Set volume on bedroom stereo to 50%. Tak długo bawiłem się tymi głośnikami, że przyszedł zachód słońca. Wprawdzie jest godzina 15, ale mimo wszystko. Tutaj możecie zobaczyć, że mogę zarządzać z tego ekranu. Pamiętacie, jak mówiłem, że te głośniki mają za dużo basu? No, więc to odwołuję. Przy stereo w ogóle ten dźwięk mam wrażenie jest pełniejszy i naprawdę brzmi zupełnie inaczej niż przy pojedynczym głośniku. Powiem wam, że coraz bardziej pozytywnie mnie te głośniki zaskakują i na nawet głośniejszych decybelach, na większej głośności, bardzo dobrze radzą sobie z dźwiękiem i nie mają tego nieprzyjemnego, przesterowanego dźwięku. No to jest zaskakujące. Zresztą zaraz podgłoszę na maksa i zobaczycie, jak to wygląda. Jestem ciekaw, czy ten mikrofon w ogóle to zbierze. Już delikatnie słyszymy rozbieżność pomiędzy basami i wysokimi tonami. Brakuje tego uśrednionego dźwięku, no ale tutaj mówimy teraz o maksymalnej głośności. W skrócie powiem wam tak, jeżeli chodzi o głośność, jest bardzo wysoka na pomieszczenie 12 m2. Myślę, że jest nadto. 20 metrów myślę, że będzie jeszcze ok. Jeżeli byśmy chcieli nagłośnić tym coś większego, zdecydowanie uważam, że te głośniki są na to za słabe. Jeżeli chcemy właśnie je do sypialni, żeby cicho grały, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o nagłośnienie pokoju dziennego właśnie, który no nie ma tylu metrów, też wystarczą. Ale jeżeli mamy naprawdę już większą powierzchnię, to będzie im troszeczkę brakowało tego. Aczkolwiek pamiętajcie, że ja mam je bardzo blisko ze sobą złożone. No i zobaczcie, te głośniki naprawdę nie są duże. Powiem wam, że coraz bardziej nie mogę się doczekać, aż Xiaomi wejdzie w pozostałe urządzenia. Smart ekran właśnie z asystentem Google'a, no i w jego większego brata. Bo zapowiada się naprawdę świetny sprzęt. To takie słowem podsumowania. Ja właśnie w tej chwili sobie jeszcze posłucham muzyki, a was zostawiam. A właśnie, jeżeli podoba ci się to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite.